Specyfika postępowania kasacyjnego wynika między innymi z ograniczeń dotyczących pełnomocnictwa, czyli z ograniczeń związanych z przymusem radcowsko-adwokackim oraz z zachowaniem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Chciałbym w związku z tym przypomnieć, podkreślić zagadnienia, które wiążą się właśnie z kwestią zachowania terminu oraz z zagadnieniami związanymi z ograniczeniami dotyczącymi przymusu radcowsko-adwokackiego.